W naszym życiu są zakamarki, do jakich nie lubimy zaglądać. Często nawet nie jesteśmy świadomi ich istnienia, tak głęboko je chowamy. Istnieją tematy dla nas bolesne, trudne, tematy tabu. Boimy się o nich rozmawiać, wywołują w nas strach, przerażenie, wstyd czy wyrzuty sumienia. Łatwiej jest nam zamieść je pod dywan. Miłość, śmierć. Partnerzy, zdrady, porzucenia, niechciane dzieci, te utracone, tajemnice, sekrety. Istnieją w nas przestrzenie tabu i właśnie tam pragnę wpuścić nieco światła, by zaczęły wychodzić z ukrycia naszej podświadomości. Odrzucić ciężar, ból, cierpienie, przetransformować w zrozumienie, ulgę i miłość. Zapraszam Was do Ogrodów Tabu. Agnieszka Tomczuk i jedność jest siłą. Jolanta Toporowicz, certyfikowana psychoterapeutka EAM z 26-letnim doświadczeniem, założycielka i właścicielka Instytutu Rozwoju Osobistego Eufonia, a także współzałożycielka Polsko-Niemieckiej Fundacji Wingisa Jägera. Podstawą jej praktyki zawodowej jest oparte na wieloletnim doświadczeniu przekonanie, że wszystko, czego w życiu doświadczamy, służy nam do stawania się tym, kim w głębi samych siebie jesteśmy. Witam Cię, Jolu, po raz kolejny i oczywiście bardzo dziękuję za zgodę, żeby porozmawiać, aczkolwiek tutaj inicjatywa wyszła trochę bardziej z Twojej strony. Muszę to przyznać, że ten temat akurat dotyczący odpowiedzialności to była... Też jakby Twoje spostrzeżenie, że to będzie też ważne, żeby o tym porozmawiać. Moja potrzeba. I to może powiem tak, że to ja Ci dziękuję, że się zgodziłaś ten temat podjąć i że możemy dzisiaj o nim porozmawiać, bo myślę, że jest kluczowy. Kluczowy w tej sytuacji, którą obserwujemy, tak, czy którą przeżywamy od prawie 2 lat. No i oczywiście zważywszy na Twoje doświadczenie, Jolu, no to ja będę się starała zadawać pytania, jak zawsze, i tak pokierować tym, żeby wyciągnąć od Ciebie, czy dowiedzieć się, żebyśmy tak zgłębiły ten temat, żeby jak najwięcej wartości z tego wyciągnąć. To jakby tutaj będę starała się opierać się na Twojej wiedzy i doświadczeniu, nie ukrywam. No i na swoim wyczuciu też, tak? Na może takim prowadzeniu i moim, tak, odczuciu też moich doświadczeniach. Znaczy, na początku na pewno chciałabym, abyśmy wyszły z tej definicji w ogóle, czym jest odpowiedzialność, bo ja też to widzę, że to będzie fajnie połączyć razem z tym, że to, co też dostrzegamy, że dzisiaj wartością jest, żebyśmy wracali do siebie, żebyśmy odcinali się tylko od tych zewnętrznych bodźców, od zewnętrznych informacji, ale głównie bardziej jakby zmierzali w kierunku słuchania siebie samych i tego, co nam podpowiada nasze wnętrze, intuicja, nasze wewnętrzne prowadzenie. Natomiast żeby za tym podążać i wziąć odpowiedzialność, no to też najpierw zdefiniujmy, czym ta odpowiedzialność jest. I też zważywszy na to, że dzisiaj żyjemy w takich realiach, gdzie naszą osobistą odpowiedzialność bardzo miesza się i myli, mam takie wrażenie, wrzuca się do wspólnego kotła z odpowiedzialnością taką społeczną i zbiorową. To może chciałabym, żebyśmy to też rozróżnili, czy to, żebyśmy wyczuli też tą różnicę i co tak naprawdę próbuje nam się wmówić, że czym ta odpowiedzialność jest, a czym ona nie jest tak naprawdę. A nie, że to tak sprowadzasz do realiów i do konkretów z tą odpowiedzialnością, czy z tymi hasłami, które głoszą, że powinniśmy się zachowywać w określony sposób wbrew, właściwie w wielu przypadkach wbrew własnym przekonaniom, czy własnemu przeczuciu, czy własnym wyborom w imię jakiejś idei, która jest podawana jako jedynie słuszna. I to jest rzeczywiście taki temat, ten wątek tego tematu, który jest bardzo istotny, ale pozwolisz, że wrócimy do tego troszkę później. Natomiast ja bym chciała powiedzieć coś takiego, że my mamy odnośnie tego, co mówiłaś, żeby odciąć się od zewnętrznych warunków i wejść tylko w siebie. Myślę, że to nie jest dobry pomysł. Myślę, że tutaj rzeczywistość jest dużo bardziej wymagająca i tak naprawdę potrzebuje interakcji z tym, co się dzieje, ale ostateczny wybór możemy podjąć w zgodzie z tym, co mamy w środku. Czyli to byłoby tak naprawdę teoretycznie najwłaściwsze, bo wtedy możemy
mieć ten własny azymut, jeżeli mamy do niego dostęp oczywiście. Bo jeżeli się odetniemy, to wejdziemy w swoją własną bańkę, tak. I wtedy się odrealnimy, tak. Też. Mhm. Tak. I bardzo, bardzo często to jest w tej chwili taka postawa, która dominuje w niektórych środowiskach, że my wchodzimy w siebie i właściwie to nas nie obchodzi, co na zewnątrz, i ulegamy złudzeniu, że to nas też nie dotyczy. I to jest coś, co w moim poczuciu, czy z mojej perspektywy, patrząc na mechanizmy, które związane są z wyparciem trudnych emocji, z wyparciem, no nie wiem, tego, czego nie chcemy widzieć, tak? Że to właściwie nasila takie rozszczepienie i bezradność wobec rzeczywistości, wobec której nie potrafimy znaleźć adekwatnej reakcji. Nie wiemy, gdzie szukać, na czym się oprzeć i tak dalej. I wracając teraz do tego, co pytasz, czyli o odpowiedzialność, czy o temat naszej rozmowy, to jak wiesz, na każdym poziomie świadomości ta odpowiedzialność jest inaczej rozumiana. I o ile w rozmytej przestrzeni odpowiedzialność przeżywamy, czy doświadczamy jako lojalność wobec struktur, na których opieramy swoje poczucie bezpieczeństwa, tak? Czyli ktoś mówi, co jest dobre, a co złe, więc naszą odpowiedzialnością będzie bycie posłusznym wobec tego, co uznamy za autorytet. Czyli jeszcze tutaj przypomnijmy, że to dotyczy około 80% społeczeństwa. Tak. I tutaj nawet jeżeli te osoby mają jakieś wątpliwości co do tego, mają przeczucia, że to nie do końca jest takie prawdziwe, tak? Czy nie do końca, że coś tu jest nie tak, może tak powiem, że niektóre z osób tak to też przeżywają, to i tak zostaną przy tym zewnętrznym, powiedziałabym, tej zewnętrznej ramie, czy tym zewnętrznym przekonaniu, tak? czy poglądzie, ponieważ... I tutaj apel do wszystkich liderów, wszystkich organizacji, wszystkich ruchów, wszystkich dojrzałych ludzi, którzy mają jakiś wpływ na innych, żeby tworzyć alternatywę, żeby był wybór. Dlatego, że w tej części populacji nie jest możliwe samodzielne podejmowanie decyzji i zmiana odpowiedzialności nadanej przez autorytet z zewnątrz na odpowiedzialność braną za samego siebie czy za samą siebie. W tym zakresie myślę, że to tu jest ważne, żeby to wiedzieć. Drugą przestrzenią poziomu świadomości jest egocentryzm. I tutaj rzeczywiście mamy własną odpowiedzialność. Już opieramy się na tym, co osobiście uważamy, na naszych poglądach, na naszym interesie, na naszej dbałości o to, co jest dla nas ważne. I podejmujemy te decyzje w zgodzie właśnie z tym, natomiast nie widzimy szerszego kontekstu, czyli nie widzimy innych ludzi, nie mamy szacunku do innego zdania. W związku z tym będziemy promować i propagować własne zdanie i własne odnoszenie się do, no po prostu dbałość o własne interesy. To też jest ważne, żeby tutaj przypomnieć, że to jest przestrzeń, która nie jest złą wolą, że my nie bierzemy tych innych ludzi pod uwagę, tylko my po prostu tego nie czujemy. My to wiemy, że inni ludzie mają inne zdanie, bo w rozmytej przestrzeni nie jest to możliwe, żeby to zobaczyć. A w egocentryzmie już to wiemy, natomiast nie obchodzi nas to. Obchodzi nas wyłącznie własna przestrzeń. W związku z tym ta odpowiedzialność będzie dotyczyła własnej przestrzeni. Czyli jeżeli zagrożony jest mój status, moje poczucie bezpieczeństwa, to wtedy wezmę odpowiedzialność za to, żeby to chronić. Tak? W zależności od możliwości wybiorę środki takie, jakie są dostępne. Ale tylko swój obręb swojego, tak, gospodarstwa domowego, tak, że tak powiem. Tak, swojego poletka. Mm-hmm. I w dojrzałej przestrzeni świadomości mamy sytuację, w której odpowiedzialnością wiemy, że mamy, że czujemy po prostu, przeżywamy, doświadczamy tego jako czegoś oczywistego, że mamy odpowiedzialność za to, co robimy, nie tylko ze względu na samych siebie, ale że współtworzymy całą rzeczywistość, która jest na zewnątrz. Czyli każdy nasz wybór ma również wpływ na wybory innych ludzi i bezpośrednio kreuje to, co się dzieje.
Myślę, że to w ramach tego poczucia odpowiedzialności jest. Bo skoro już wiemy, że jakby to odpowiedzialność każdy z nas odbiera inaczej, w sensie też względem jakby szerokości poziomu świadomości, no to teraz właśnie też każdy z nas będzie przyjmował inaczej informacje, które są dostępne. I teraz w jaki sposób my te informacje odbieramy i właśnie przekaz, czym jest ta odpowiedzialność, no bo ta narracja jest ważna też, prawda, że narracja jest jakby, że nam są podsuwane te wszystkie informacje, że jakby jeżeli czegoś nie zrobisz, to stanowisz zagrożenie i w ogóle, więc jakby jak to się tyczy do naszej odpowiedzialności, też względem każdego poziomu świadomości, może na przykładzie łatwiej jest faktycznie na konkretnym. Tak, myślę, że przede wszystkim warto sobie uzmysłowić, czy przyjąć do wiadomości fakt, że media, zarówno te telewizyjne, jak i internetowe, są w taki sposób ustawione, tak bym to powiedziała, czy w taki sposób funkcjonują, żeby wzbudzić w nas określone reakcje. I myślę, że ta manipulacja, niezależnie od w tej chwili od rodzaju przekazu, oczywiście manipulacja w telewizji jest dużo bardziej taka, powiedziałabym, prosta i łatwiejsza do odczytania niż ta, która odbywa się w sieci, dlatego że tam jest dużo źródeł, dużo różnych informacji, natomiast one też są selekcjonowane i wysyłane w taki sposób, żeby wzbudzić w nas określone reakcje. I ponieważ zajmują się tym profesjonaliści, czy wręcz już myślę w tej chwili sztuczna inteligencja, no nam sprawia to złudzenie, że my sami wybieramy. Tak, że my wybieramy te informacje, które do nas docierają i reagujemy w zgodzie z tym, co o nas już wie algorytm, tak bym to nazwała. W dużym skrócie oczywiście. I teraz jeżeli informacja jest przekazywana w emocjonalny sposób, czyli większość informacji, które dotyczą bieżącego, dominującego tematu, który dominuje w mediach, jest nastawiona na wzbudzenie naszych emocji. Tak? Emocji, czyli takich pierwotnych odruchów. Czyli jeżeli ktoś nie jest w temacie, nie zainteresował się tym, jak to funkcjonuje, czy nie zna się na takich przynajmniej podstawowych mechanizmach manipulacyjnych, tak? I nie czuje tego, że to jest, że jest jakoś wciągnięty w taką, powiedzmy to, grę, to przyjmuje to w taki ufny sposób. Tak? I teraz to zaufanie do informacji, którą słyszymy na rozmytym poziomie świadomości, przyjmiemy w całości w taki sposób, jak ona jest generowana. Czyli to się nazywa w psychologii introjekcja, czyli bierzemy wszystko bez żadnego filtra, bez żadnej weryfikacji, przyjmujemy to i reagujemy bezpośrednio w taki sposób, jak podaje nam, że ta źródło tej informacji, że powinniśmy zareagować. I to jest pozbawione w tej przestrzeni świadomości, nie ma potencjału do tego, żeby to zweryfikować. I to jest bezdyskusyjne i to nie podlega zmianie, czyli nie ma sensu z taką osobą rozmawiać, próbować ją przekonywać, bo to jest jeszcze gorzej. Ja myślę, że jest sens, ale nie przekonywać, dlatego że każdy człowiek, niezależnie od poziomu świadomości, na którym się zajmuje, znajduje, czy w którym funkcjonuje, ma w sobie tak zwaną boską cząstkę, tak to nazywamy, no nie? Czyli ten kontakt gdzieś tam na głębokim poziomie, ten kontakt z tym azymutem wewnętrznym, który pokazuje, co jest dobre, a co jest niedobre, co jest prawdą, a co jest nieprawdą. My to czujemy, niezależnie od poziomu świadomości. Tyle, że jeżeli człowiek w tej rozmytej przestrzeni nie ma zewnętrznej alternatywy do tego, żeby inaczej, co innego uznać za właściwą reakcję, to tego nie zrobi. Tak? W tej chwili można powiedzieć, że ja przynajmniej obserwuję taką rzeczywistość, w której część osób, które funkcjonują w rozmyciu, są bardzo zidentyfikowane z oficjalną narracją, a część z tak zwaną duchowością, co specjalnie się nie różni w efekcie, bo jedna i druga część, tak,
wycina pewien obszar rzeczywistości, który nie jest brany pod uwagę. Tak? O ile ta część, która wierzy bezkrytycznie we wszystko, co podają media, wycina zupełnie swój własny czuciowy, tak? Taki intuicyjne informacje, o tyle ta duchowość, taki właśnie oderwany od tej rzeczywistości, to co powiedziałaś na początek, że to jest, że my się wycinamy, bo nas to nie dotyczy. Tak? To też wchodzimy w pewien rodzaj iluzji, który powoduje, że my tę odpowiedzialność zrzucamy za to, co zewnętrzne. Jakby to nie my tutaj zarządzamy, to w ogóle my nie mamy na to wpływu, bo to samo się zrobi albo ktoś nas uratuje. I to w efekcie, nie, można powiedzieć, w jakości czy w skutkach, w konsekwencjach tak rozumianej odpowiedzialności też jest, może być, czy jest czymś, co podtrzymuje tę grę. Tak to być moimi oczami. To jeśli chodzi o poziom rozmyty, a jeszcze w egocentryzmie, te informacje jak będą odbierane względem tego, że to, co mi pasuje i to, na ile ja jeszcze czerpię z tego korzyści, to wejdę w układy, też jakby się ułożę w tym jakoś i to, co mi pasuje, to sobie wyciągnę z tych nakazów, a to, co mi nie pasuje, to nie. Tak, ponieważ w tej przestrzeni widzimy tylko swój interes, tak, czy swoje podwórko, w związku z tym się będziemy próbowali tak dostosować do tego, co jest, żeby swoje ugrać, czyli kupimy certyfikat, tak? Czyli będziemy lawirować, czyli będziemy, mimo tego, że jesteśmy świadomi, że to nie służy, to możemy po prostu na przykład pracować w służbie zdrowia i zalecać coś, co wiemy, że jest niesprawdzone, tak? Kompletnie bez poczucia dyskomfortu. To jest ważne, żeby to powiedzieć, bo na poziomie rozmytym my tego nie czujemy, że coś jest, tak? My nie oddzielamy się od rzeczywistości, w związku z tym mamy taki wewnętrzny chaos i ta rama stanowi, że my wierzymy sztywno w to, że tak jest. Natomiast w egocentryzmie już wiemy, że coś tu nie gra, czyli czujemy, mamy większy dostęp do tego wewnętrznego kompasu, a jednak jesteśmy w stanie na przykład zaaplikować komuś coś albo nie przyjąć, bo są takie nie przyjąć do szpitala czy odmówić pomocy, bo są takie procedury i to ode mnie nie zależy. Ja tu tylko wykonuję, tak, obowiązki i muszę się podporządkować procedurze. Mimo tego, że intelektualnie jesteśmy już świadomi tego, że to jest nieludzkie, niezgodne z prawem i tak dalej. Teraz jeszcze mi przychodzi coś takiego, no bo jeżeli już jesteśmy na tym akurat kawałku, może żeby właśnie też powiedzieć, no bo już kawałeczek powiedziałyśmy, że jakby czego nie warto robić w przypadku właśnie tej większości osób, które jakby totalnie jakby są w tym poziomie rozmytym, w jaki sposób ewentualnie, no bo tutaj już troszeczkę powiedziałaś, że można w nich rozbudzić tą boską jakby cząstkę w każdym z nas, w jaki sposób możemy to robić, czy właśnie jakby takim wysłuchaniem ich też i zobaczeniem w nich właśnie tego ludzkiego kawałka. W przypadku tych osób egocentrycznych nawet myślę sobie, że może być trudniej, tak. Bo oni się bardziej trzymają tych swoich racji jakby i tu tego swojego interesu. Mają takie poczucie, że wiedzą. Jakąś taką ścieżkę ewentualnie, jaką można by obrać, że jeżeli już wyczuwamy, z kim mamy do czynienia, to jakby w jaki sposób też, żeby całkowicie jakby nie stracić tego też kontaktu i żeby ewentualnie, jeżeli pojawi się właśnie ta szansa, że jest alternatywa, żeby móc ją przedstawić, że może wówczas to będzie... No, ratunkiem dla tych osób, prawda? Tak. Zdecydowanie tak. Taką podstawową zasadą poziomu dojrzałego, czy zasadą, czy taką, powiedziałabym, takim standardem dojrzałego poziomu jest nieocenianie. Ja nie mówię tutaj o tym, że nie wzbudzi ktoś w nas złości, tak? Czy takiego sprzeciwu, czy buntu i tak dalej. To nie o to chodzi. Tylko potem w umyśle, czyli w swojej wewnętrznej przestrzeni możemy przyjąć do wiadomości, że potencjał ludzi jest od ludzi niezależny. I to, co się stanie z tym potencjałem, w bardzo dużej części zależy od tych osób, które są bardziej świadome. Jeżeli my to wiemy, że ten potencjał, jak wygląda ten potencjał, czyli mamy po prostu troszkę takiego poczucia, tak,
to wiemy, że to po drugiej stronie jest żywy człowiek, tak, który potrzebuje przede wszystkim, bazową potrzebą wszystkich ludzi jest akceptacja. I to jest taka pełna akceptacja, czyli przyjęcie kogoś w całości. Nie? I tyle, że to nie jest kwestia intelektualnej deklaracji, no tak akceptuję, tylko to jest kwestia doświadczenia, czyli przyjęcia i przeżycia tej akceptacji. I to przeżycie tworzy pewien rodzaj energii, w której osoba się po prostu poczuje bezpiecznie. Jeżeli się poczuje w niej bezpiecznie, to ma, czyli już nie musi się kurczyć. Jak się nie musi kurczyć, to otwiera dostęp do tego własnego azymutu i zaczyna czuć, co jest właściwe. Nie? I wtedy ma szansę przynajmniej poczuć, że jest co innego możliwe. Nie? Natomiast bez tej, rzeczywiście bez tej alternatywy, która jest zewnętrzna, no tutaj, jak sądzę, niewiele się zmieni. Czyli taki prosty przykład jakby z życia, no bo też właśnie wspomniałaś o tym, żeby nie zapominać o naszej reakcji, która może się pojawić naturalnie, czyli na przykład jeżeli ja jestem w sytuacji, że ktoś na przykład żąda ode mnie certyfikatu, no to wiadomo, że będzie się wzbudzała we mnie złość albo jakaś niezgoda w ogóle, tak, no bo ktoś mi nie pozwala normalnie funkcjonować, tak, jakby normalnie funkcjonować, korzystać z moich no, niezbywalnych praw. Można tak powiedzieć, no prawa już się zmieniły, sytuacja już się zmieniła, już mamy inne normy, one są, nijak się nie mają do praw, które jeszcze obowiązywały dwa lata temu i mimo tego, że formalnie prawo istnieje, tak, to rzeczywistość już jest bezprawnie egzekwowana, tak, pewien rodzaj ograniczenia wolności. Więc może ja się skupię na tym, co jest w naszej reakcji w takiej sytuacji, bo nasza biologiczna i ludzka natura się składa z emocji i uczuć, tak? I my mamy w swoim wyposażeniu agresję jako reakcję na przekroczenie naszych granic. I ona zawsze się uruchomi w takim momencie. Więc jeżeli wchodzisz do sklepu i pani mówi, proszę certyfikat, to czy chcesz, czy nie chcesz, ta reakcja powstanie. Ona jest jak odruch, tak? Sam, taki samozachowawczy, tak? Obronny. Tak bym powiedziała. I wtedy, jeżeli jesteśmy świadomi, jeżeli mamy trochę treningu takiego z własną świadomością za sobą, to możemy po, że tak powiem, pozwoleniu sobie na to, żeby ta reakcja wybrzmiała, sięgnąć do siebie i spróbować poczuć, z jakim człowiekiem mamy do czynienia. I już samo otwarcie się na tę przestrzeń drugiego człowieka, na takie spojrzenie, że to jest żywy człowiek, tak, z określonym potencjałem, który, nieważne jak to, jak narracja będzie tutaj przebiegała, żeby go chcieć zobaczyć. I już sam fakt własnej zmiany w odczuciu spowoduje, że się troszkę sytuacja rozluźni też po drugiej stronie. Tak to działa. Znaczy, ja też tak to widzę, nie wiem, tak ja to odbieram, że to jest tak, że jakby we mnie pojawia się ta reakcja i jakby ja świadoma tej reakcji i świadoma tego, że za tą moją reakcją, i jeżeli pójdzie jakieś działanie, ja ponoszę odpowiedzialność. Więc jeżeli ja wybuchnę złością i po prostu zrobię gest taki do tej pani, bo jakby powiedzmy o takich zwykłych realiach, no to wiem, że ja poniosę odpowiedzialność za to, że ja przekraczam w tym momencie też granice tej pani, która wykonuje tylko i wyłącznie swoje obowiązki, bo ona dostała takie wytyczne i może właśnie nie rozpatrzyła tego szeroko, że to będzie miało szerszy wpływ na innych ludzi. Może nawet to jest wbrew jej woli, ale ona ma tak potężny lęk, że straci pracę, że wykonuje to bezrefleksyjnie. No, też nie chcę tego oceniać, tak? Jakby, bo każdy będzie miał jakieś swoje powody i tych powodów będzie masa. No i okej, teraz we mnie się wzbudza ta złość. Widzę to, no, biorę sobie kilka oddechów, wiem, że za tym... No jeżeli bym tak zrobiła, no to ja będę ponosiła odpowiedzialność tego mojego czynu. Jakby tutaj może być masa różnych innych reakcji, tak? No nawet teraz mogę tak sobie wyobrazić, że stając przed takim tym, mogę nawet powiedzieć tej pani, że wie pani co, no jestem w tak niekomfortowej sytuacji. Nawet powiedzieć jej, że to mnie stawia w niekomfortowej sytuacji.
wyobrażam sobie, w jak niekomfortowej sytuacji może być pani. Takie właśnie ludzkie podejście, tak, widzenie siebie i jej. Tak, nie? Tak. To jest to, co teraz przychodzi z takiego wczucia się, że jak ja bym pierwszy raz jeszcze nie miałam takiej sytuacji, ale tak sobie teraz wyobrażam sobie, że ktoś mi zadaje to pytanie, nie? To bym powiedziała, czuję się dyskomfortowo, jak pani mi zadaje to pytanie, że jakby to jakby przekracza jakiś taki mój kawałek, że ja już nie mam jakiegoś takiego, że mogę sobie wolno wejść gdzieś, tylko jakby staje przede mną osoba, która potrzebuje ode mnie jakiegoś dokumentu, żebym potrzebowała, że ja mam możliwość tu wejść, nie? Że to jest trudne dla mnie. Nawet taki kawałek, nie wiem, to coś takiego, co się we mnie teraz tak jakoś... Ja myślę, że trafiłaś w samo sedno. Wydaje mi się, że taką podstawową szansą na to, że to się nie rozwinie, czyli nie rozwinie się do takich, no, załóżmy optymistyczny scenariusz, jest to, że my wrócimy do człowieczeństwa. I że w miejsce wykonywania, bezrefleksyjnego wykonywania zaleceń, bezrefleksyjnego trzymania się miejsc, które pozornie dają nam stabilność, tak? I tracąc w tych miejscach człowieczeństwo, czyli szacunek do człowieka, z którym mamy do czynienia, niezależnie od tego, jaki ma potencjał, bierzemy udział w tym zniszczeniu. Bo jeżeli wybuchniemy, zaatakujemy panią, tak? I mówię tutaj zarówno o tym, że wyrazimy agresję, tak? Czy będziemy domagać się prawnie, tak? Tego jakichś prawnych konsekwencji, to wszystko jest, postawię tutaj taką hipotezę, celowo wywoływane, żebyśmy się kłócili, żebyśmy byli wściekli, żebyśmy zaczęli się ze sobą walczyć. Sami siebie powykluczamy wtedy i będziemy cały czas pełni nienawiści i będziemy w kółko kręcić się wokół tego samego tematu na poziomie, na którym jest to absolutnie nierozwiązywalne. Dopiero zejście w ten człowieczy kawałek daje nam szansę na rozwiązanie tej sytuacji w troszkę innym standardzie. Jednakże, i tutaj chciałam taką tezę postawić. Strasznie dużo gadam dziś. Bardzo proszę, ja tutaj z zaciekawieniem czekam na tą tezę. Że tutaj główną odpowiedzialność za tę jakość ponoszą liderzy. Liderzy, czyli osoby, które mają w ogóle jakikolwiek wpływ na innych ludzi, prowadzą jakieś grupy, czy są członkami stowarzyszeń, czy wręcz, no nie wiem, mają wykształcenie ku temu, czyli są psychoterapeutami, czy coachami, czy no, nauczycielami, tak? Profesorami. Ponieważ to oni, tak, mogą wprowadzić pewien standard, który może nas uratować przed wzajemnym niszczeniem się. I jest to szansa na to, żebyśmy odwrócili ten destrukcyjny mechanizm, który no, jest go coraz więcej. Tak? Ja tak poczułam to, że to jest taką przywrócić taką ludzką godność, tak, żebyśmy się wszyscy godnie czuli, bo przecież to pójdzie lawinowo. Odgórnie został nałożony nakaz. Ten nakaz został nałożony na pracodawców na przykład, bądź jakichś tam dyrektorów jakichś tam placówek i teraz oni są postawieni w takiej sytuacji, że stawiają, no są postawieni w niekomfortowej sytuacji, bo niektórzy ludzie, przecież dyrektorzy, właściciele firm mogą czuć, że coś tu jest nie do końca okej, okay, że ja nie mogę teraz egzekwować to od moich pracowników, albo jak mogę żądać tego od różnych ludzi, którzy do mnie przychodzą. Wiedzą, jaka jest, jak to prawnie wygląda, tak? Jaka jest konstytucja i jakie jest prawo polskie. Są tego świadomi, aczkolwiek są postawieni w sytuacji bardzo niekomfortowej. I stawiają znów tych swoich już pracowników, którzy będą mieli bezpośrednio kontakt z człowiekiem, znów w jak niekomfortowej sytuacji. Zrzucają z siebie odpowiedzialność. Więc całkowicie odpowiedzialność rządzących, tak można to już powiedzieć, została zrzucona
na poszczególnych ludzi. Tak. Teraz ci pracodawcy, dyrektorzy placówek będą zrzucali odpowiedzialność na już pojedynczych, szeregowych pracowników i to się będzie tak naprawdę, bo to znów to jest koło, bo to się będzie zamykało, że to ich dzieci też będą szły do tych różnych placówek i ich dzieci też będą pytane o to, też będą egzekwowane pod tym względem. I nie wiemy, co za chwilę będzie wprowadzone, pod jakim kątem będziemy sprawdzani i egzekwowani, jakie dokumenty będziemy musieli pokazywać, więc tak naprawdę to koło się zamknie na nas wszystkich i my wszyscy ostatecznie tego doświadczymy. Tak. Nie tylko my, ale też nasze dzieci, następne pokolenia. Oczywiście. Tworzymy tę rzeczywistość. Tak. Że może dojść do takiej sytuacji, że ktoś się wkurzy i zrobi to w drugą stronę i powie, a ja znów nie wpuszczę tych, którzy znów mają ten certyfikat, tak? I wtedy to się jakby, to się może... No, to jest teraz to samo. Tak mamy grać, nie? No to jest chore. No i... To jest pozbywanie siebie jakichś takich, no... niezbywalnych praw. Ja mówię, jejku, to chodzi ze mną niezbywalne prawo, bo przecież... Można powiedzieć tak, że my jesteśmy przyzwyczajeni do myślenia, że mamy niezbywalne prawa, których już dawno nie mamy, tak? Albo może w historii ludzkości niewiele można było... A ja wciąż się na nie powołuję, że mamy niezbywalne prawo do decydowania o sobie i do wolnego funkcjonowania. Praw człowieka czy naszej konstytucji tak jest. Mamy teoretycznie. Natomiast zobacz, jak to jest, że ludzie, którzy są pytani, no ale co ty na to, że to jest bezprawne, a tam. Tak. Co ja mogę zrobić? No, walka z wiatrakami. Tak. U nas wszystko tak wygląda. Tak, a co tam przepisy? I mamy... Albo wszędzie tak jest. Albo wszędzie tak jest. Czyli w każdej z tych wypowiedzi zrzucamy odpowiedzialność za własny wybór, który albo dokłada do tej rzeczywistości destrukcję, albo ją rozmontowuje. I myślę, że na ten temat nie mamy żadnej świadomości i warto sobie to jasno powiedzieć, że każdym wyborem, każdą sytuacją, tak, w której zrzucimy na pracownika odpowiedzialność, tak, bo tak kazali z góry, albo bo tak jestem zastraszony, albo tak jestem, no, nie wiem, zakładam, że może i też przekupiony, tak, że tutaj podejmę taki wybór, i mam święty spokój. I to jest egocentryczna perspektywa, która kompletnie nie widzi długofalowych skutków tego, co robi. Doraźny zysk, doraźna korzyść jest wszystkim, co człowieka w tej przestrzeni obchodzi. Odpowiedzialność jest zrzucona, mój interes jest ochroniony, reszta mnie nie obchodzi. Po prostu się tym nie zajmuje. Więc myślę, że główną odpowiedzialnością w tej chwili, w moim poczuciu, możliwą do podjęcia i możliwą do rozwijania, do pokazywania, do edukowania, czy może do pokazywania jako alternatywy, jest ta alternatywa widzenia drugiego człowieka jako równoważnego samemu sobie. To nie chodzi o to, że my jesteśmy wszyscy równi, bo tak nie jest. Ale jesteśmy tak samo ważni, tak? Mamy takie samo prawo do funkcjonowania w przestrzeni, która jest nam dostępna, tak? Że to nie jest tak, że teraz wszyscy proszę bardzo do standardu mojego, bo mój jest lepszy niż twój. Tak? Tymczasem to się nie uda, no nie wejdziesz w ubranie kogoś, które na ciebie nie pasuje. No i teraz właśnie, no bo... Widzimy fakty, czyli realia, kontra jakby wszystko to, co się dzieje gdzieś i mam wrażenie, że my jesteśmy już bardziej w takiej wirtualnej rzeczywistości, niż faktycznie patrzymy na to, co się dzieje realnie, tak? No bo okej, my możemy snuć jakieś podejrzenia, co się wydarzy, natomiast realnie już dziś widzimy, co konkretnie się dzieje i co już nas dotyka i z czym już mamy do czynienia. I teraz, jeżeli właśnie mówimy o odpowiedzialności, to jakby warto jest właśnie podjąć odpowiedzialność na takie zareagowanie na to, co dziś już realnie się dzieje. I teraz, realną reakcją nie będzie to, że ja napiszę komentarz, że ja wyślę filmik, że ja wypowiem się w mediach społecznościowych, bo to jest znów wirtualne działanie, tylko tu trzeba... konkretnego i rzeczywistego działania, bo my jesteśmy materialni, tak? Tak. I nas to materialnie, fizycznie dotyka. Tak. Że tracimy majątki, tracimy pracę, ludzie będą za chwilę tracić pracę, bo nie będą chcieli podjąć decyzji, która jest niezgodna z nimi. Tak. Więc realnie stajemy do tych wyzwań, które przed nami się będą pojawiały, tak?
jak ty na to, Jolu, też patrzysz i faktycznie, dlaczego tak jest, że my tylko reagujemy wirtualnie, już jesteśmy wirtualnie w ogóle w wirtualnej rzeczywistości, odkleiliśmy się od rzeczywistości. Ja myślę, że to jest proces, który trwa wiele lat i co najmniej 20, przynajmniej według moich obserwacji. I to jest proces, któremu podlegamy wszyscy, że jesteśmy wciągnięci w życie, w świecie wirtualnym. Czyli ważniejszy jest wizerunek, ważniejsze jest to, jak wyglądam, ważniejsze jest to, ile mam lajków, niż to, w jaki sposób żyję, w jaki sposób podejmuję decyzje, tak? co mam do zrobienia w tym realnym, fizycznym świecie. I ta nieświadomość tego, że to są dwie różne rzeczywistości, też powoduje, że tak trudno jest sięgnąć do tego wewnętrznego azymutu, dlatego że on jest dostępny wyłącznie w naszym fizycznym świecie. W wirtualnym świecie nie ma duchowości, nie ma ducha. To jest iluzja, tak? Iluzja rzeczywistości, która jest kreowana, która jest tak samo, no nie wiem, wciągana. Lubimy gry, tak? Lubimy ekscytacja, tam jest ekscytacja, gra, tak? Kto kogo tak naprawdę przechytrzy, tak? Czy to, komu się uda pokazać siebie w jakiś bardziej atrakcyjny sposób niż jest to w rzeczywistości, i tak dalej, i tak dalej. Czyli tutaj mamy dwie rzeczywistości. I ta świadomość tego, że naszym ratunkiem jest powrót do czucia, tak? do emocji, do uczuć, do intuicji, do tego azymutu, który każdy człowiek bezwzględnie, niezależnie od tego, jaką ma osobowość i w jakim poziomie świadomości funkcjonuje, ma w sobie. Jeżeli wchodzimy w wirtualną rzeczywistość, nasza reakcja ogranicza się do wysyłania sobie wiadomości i surfowania, to nie robimy nic w realu. Tak? Albo w realu i tak będziemy podlegać tej manipulacji, się denerwować, podejmować takie działania, które w efekcie i tak niewiele wniosą. Bo też to, co już niejednokrotnie też mówiłaś, że widzimy, że to się dzieje już od 2 lat, tak? I jakby to słowo, słanie tych filmików, tego wszystkiego i jakoś jakby ciągle to idzie dalej, tak? Jakby taran po prostu nas taranuje. Więc czas wyciągnąć wnioski w końcu i wyciągnąć jakąś refleksję z tego, że to chyba nie działa. Nie chyba, tylko na pewno. Okej. Okay. Na pewno nie działa, a my tego nie widzimy, ponieważ jesteśmy głowami w ekranach, a tu nam zostały resztki człowieczeństwa, które warto jakby z powrotem odzyskać. No, przynajmniej taka jest twoja perspektywa. No i właśnie, czy to tak jest, że w momencie, kiedy my jesteśmy tak wkręceni w ten wirtualny świat, to nas też nami tak gdzieś manipuluje, że to nas otumania. Mam wrażenie, że my wtedy jakby wszyscy jesteśmy jak we mgle i dlatego nic nie robimy, nic tak. Nie działamy. Tak. Że to powoduje też, że jesteśmy tak bierni. No nie wszyscy, bo niektórzy działają. Tak? Niektórzy się odnoszą do rzeczywistości. Rzeczywiście jest wiele takich ruchów, które zrobiły akurat w naszym kraju wiele dobrego. Dzięki temu między innymi mamy sytuację, w której jeszcze te sankcje nie są takie dotkliwe. To jest kwestia poziomu świadomości w moim poczuciu, dlatego że każdy, że w rozmyciu my będziemy wierzyć, że ten wirtualny świat jest prawdziwy. My go będziemy przeżywać totalnie jako prawdziwy. Tak? Czyli możemy uwierzyć, że jesteśmy wspaniali, wyjątkowi, wybitni. Tak? Jacyś tacy nadzwyczajni, albo że mamy niesamowite moce, albo że wszystko możemy. I to też jest, powiedziałabym takie, no, użyję oceny, paskudne zagranie tego, tak, systemu, zagranie czy konsekwencja, która kusi tym czymś nadzwyczajnym. Jest wiele takich haseł, jesteś wyjątkowy, jesteś nadzwyczajny, że jak świat cię kocha, tak? Jesteś po prostu, bez ciebie to w ogóle świat nie istnieje i tak dalej. No to są wszystko, przepraszam bardzo, bzdury. Czekałam, aż to powiesz.
No bzdury, jeżeli my wierzymy w to, że jesteśmy wyjątkowi, tak? I jeżeli się zajmujemy tym, że jesteśmy wyjątkowi, to tracimy kontakt z rzeczywistością i z tym, co rzeczywiście w nas może być wyjątkowego i co może się materializować w naszym realnym życiu jako wartość taka humanitarna, tak? Humanistyczna, czy ta duchowa, ta prawdziwa duchowa, tak? Że, czyli tę energię, którą możemy spożytkować na działanie, tak? Dla siebie, dla drugiego człowieka, dla dzieci, dla świata, dla przyrody i tak dalej, my ją lokujemy w swojej wyjątkowości. Czyli zobacz, co się dzieje. No, idziemy w jakąś bańkę, tak? I wierzymy w to, no wierzymy w coś, co jest nieprawdą. Może tak powiem, bo to, nie, to jest po prostu nieprawda. Wierzymy. Tylko, że widzimy jakieś osoby, które jakby, u których tą wyjątkowość widzimy, bo one mają taki właśnie popyt w tych mediach społecznościowych, nie? I to jest łudzące, nie? Że się kilku osobom udało jakby mieć to większe grono odbiorców i jakby z tego powodu uważamy, no ale teraz wyobraźmy sobie rzeczywistość, że wszyscy tak myślą, a nikt żadnej wartości jakby nie wkłada, nie? No to jakieś... No właśnie, bo zamieniliśmy wartość życia, przeżywania, doświadczenia, wnoszenia w realne życie wartości, które są nam wszystkim ludziom wspólne, czy właściwie jednorodne, tak? Zamieniliśmy to na bycie wyjątkowym, bycie wybitnym. Tak? Daliśmy się uwieść, tak bym to nazwała, bo inaczej tego nie sądzę, żeby sama natura człowieka była aż tak próżna, no tak powiem. Mimo tego, że na jakieś obszary próżności każdy z nas posiada, tak? Ale, ale żeby to zamienić jakość przeżywania życia, doświadczenia, tego, co jest dla każdego człowieka istotne, tak? W przeżyciu, w doświadczeniu, na poczucie bycia wyjątkowym i konieczności bycia aktywnym w mediach, no jest to dość smutna rzeczywistość. A tak jeszcze to pytam, bo mnie to w ogóle samą tak teraz zaciekawiło, bo tak myślę sobie, że właśnie te osoby, które w tej próżności jakby wyrosły na takich, naprawdę mają potężną ilość odbiorców i tak naprawdę za tym nic konkretnego nie idzie, czy to są osoby, które muszą mieć jakieś inne predyspozycje, że tam jest jakiś inny mechanizm osobowościowy, że to jest faktycznie już taki właśnie narcyzm, że tam nie ma tego... Akurat w narcyzmie jeszcze osoba może czuć, tak? Bo ona czuje jakby, jeżeli jej się coś przytrafia, tak? Natomiast psychopata, no to będzie się tylko jakby zachwycał, jakby tam nie ma tych wyższych uczuć, więc on jakby w tym się będzie rozstawił. Nie wiem, jakby to sobie tak wyobrażam, czy to musi być jakaś, że normalny człowiek, już tak nie wiem, wydaje mi się to takie niemożliwe, żeby mógł aż do takiego stopnia pójść w to i przecież by czuł, że tam pod spodem, no ja nie wiem, po jakimś czasie nawet by poczuł, że kurczę, coś jest nie tak, ja w ogóle buduję jakąś fikcję sobie dookoła. Że to jest nie fair w ogóle, to jest jakieś takie w ogóle nie w porządku, że to jest coś nie... Że mnie to zastanawia i zatrzymuje, że tu się coś musi kryć jakiegoś totalnie odciętego od tego człowieczeństwa, że tam już nie ma tego. Nie wiem, powiem, czy tak dobrze... Znaczy, w moim poczuciu to jest obszar aktywności rozmytego poziomu świadomości. Dlatego, że sednem, czy taką treścią człowieka, który funkcjonuje w tej przestrzeni, jest taka pustka wewnętrzna, która w zabarwieniu jest mroczno-straszna. Tak? Czyli mroczna i straszna. Jest bardzo dużo lęku, jest bardzo dużo chaosu. I jest bardzo dużo takiej stłumionej biologicznej agresji. I to jest taka jakość doświadczania życia, która jest nie do zniesienia i nie do uniesienia. Więc ona musi szukać czegoś, zwykle szuka czegoś wyjątkowego. Tak? Czyli zwykle szuka czegoś, co pozwala jej się odbić od tego wewnętrznego mroku, który tak naprawdę, no tak jak mówię, jest niemożliwy do uniesienia bez tych zewnętrznych ram. A ponieważ nie ma takiej jasnej, zidentyfikowanej tożsamości,
W związku z tym szuka się tej tożsamości, czyli określania siebie jako kogoś wyjątkowego. I to jest wybitnego. Można powiedzieć, w takiej euforii przeżywania samozachwytu. Tak? Troszeczkę tak to wygląda od strony przeżywania. I jest to co innego niż narcyzm. Dlatego narcyzm jest cechą czy strukturą osobowości, która należy do egocentryzmu. I tam już jest świadome wykorzystywanie i sięganie po... To jest diametralna różnica. Tak. Psychopatia natomiast... Psychopata nie potrzebuje być nadzwyczajny. On może zagrać nadzwyczajnego, jeżeli to się przyda, bo psychopata akurat jest strukturą osobowości, która potrafi się wcielić w każdą rolę, dopasowaną do tego, żeby przejąć władzę, i tutaj podstawową gratyfikacją jest władza i kontrola nad innymi. I to jest zupełnie inny klimat tego, o czym mówimy. Mm-hmm. Czyli tego, no właśnie, tak rozumiecie, jak to... władzy i tak... Faktycznie tutaj tego nie ma, tak? Tutaj tego nie ma zdecydowanie. Inna energia jest, to jest faktycznie nawet już na samo wyczucie takie. Skoro dostrzegamy, że jesteśmy poddawani tak ogromnej manipulacji i że faktycznie nie ma nawet w żadnej telewizji podjętej debaty, ani w żadnych innych mediach, już takich poza telewizją, poza głównym nurtem przekazywanej informacji, nie ma weryfikowania różnych środowisk, nie ma po prostu możliwości na to, żeby spojrzeć właśnie po ludzku, zobaczyć właśnie, że ktoś może myśleć inaczej, że są inne badania, że są inne wnioski, że tak naprawdę rzeczy, które są nieprawdą, stały się dzisiaj nawet standardem, bym powiedziała, już nawet nie, że prawdą, tylko standardem, i one zaczynają obowiązywać i wszyscy to uważają za takie normalne i w ogóle. Chciałabym, Mielu, żebyś właśnie też do tego się odniosła. Do tego, jak to wygląda i co z tym można zrobić. No właśnie, no bo też chciałabym, żebyśmy powolutku zaczęły właśnie zmierzać też do tego, jakie są też rozwiązania, ale właśnie żebyśmy jeszcze zobaczyli ten cały kontekst, z czym mamy do czynienia, że faktycznie co to tak naprawdę jest, no i teraz no jak się do tego odnieść. Gdzie szukać tego ludzkiego już pierwiastku, jak ten ludzki pierwiastek budzić, tak? Jakby na czym się skupić, że tak. No myślę sobie, że to, co jest najważniejsze w takich faktach, które obserwujemy, oczywiście to jest jeden z punktów odniesienia, bo można to interpretować w zależności od kontekstu, w jakim umieścimy to, co się dzieje, w różny sposób, ale ten nasz, można powiedzieć, ludzki świadomościowy kontekst wygląda w ten sposób, że gołym okiem widać, że my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby grać w zakłamaniu. Mhm. Żeby przyjmować, mimo tego, że wiemy na przykład, że coś jest nieprawdą, czyli ktoś próbuje nam sprzedać jakiś produkt, który jest niewiele warty, ale jest tak opakowany, czy tak wypromowany, czy takimi metodami uznany za wartościowy, że my, mimo tego, że wiemy, że płacimy na przykład za niego za dużo, to i tak to robimy i tak kupujemy to, co jest tak naprawdę oparte na kłamstwie. Tak? Czy tak jesteśmy do tego przyzwyczajeni, tak jesteśmy w tym, że przestaliśmy na to reagować. Mhm. Tak? Czyli taka... To, co można by było w pierwszym etapie zrobić, to przede wszystkim zacząć odkłamywać. Bo myślę, że to, co w tej chwili informacja, którą nabywamy głównie przez sieci. Tak? Przez sieci, przez telewizję. I to przez media ogólnie. Jeżeli my przesiąkamy tą informacją, to wcześniej czy później stanie się ona faktem, tak? I brak weryfikacji tych faktów, który już w tej chwili w takim tempie czy w takim nasileniu podawania tych nieprawdziwych rzeczy,
to już przestajemy na to reagować. I to jest pierwszy, no już nie pierwszy, tylko może 10. punkt alarmowy, że czas, że już nie ma czasu, żeby czekać, że to się zmieni, bo to się nie zmieni, to będzie eskalować. Tak? Czyli ten rodzaj kłamstwa, zakłamania, który my przyjmujemy, no bo tak musi być, no bo tak już jest. Tak? Nikt nie przestrzega prawa, no bo tak już jest. Tak? Nikt nie reaguje na to, że ktoś wyłudza twoje dane wrażliwe, no bo, tak, no bo taka nastała sytuacja. Tak? Czyli te argumenty, których używamy, żeby zrzucić z siebie odpowiedzialność za to, żeby reagować na coś, co jest bezpośrednio dla nas szkodliwe, jest absolutnie pierwszym krokiem do tego, żeby się budzić. I myślę, że tutaj, jeszcze raz powtórzę, może przyczepiłam się do tego faktu, że tutaj rola liderów, wszystkich ludzi, którzy chcą rzeczywiście i czują potrzebę, działają, tak, robią dużo dobrego, żeby zwrócić uwagę na ten aspekt, bo samo buntowanie się wobec czegoś, co jest, można powiedzieć, no, wielkości smoka, próba wywalczenia ze smokiem jakichś prawdziwych wartości, no, jest absurdem. To jest absolutnie konieczne, żeby reagować doraźnie na to, co się dzieje, a z drugiej strony mieć tę świadomość, że jest potrzebna nasza ludzka wewnętrzna zmiana, żeby przestać przyjmować, tak? Czyli żeby uznać za wartość własną godność, tak? Własne poczucie, co jest prawdziwe, co jest nieprawdziwe i jak my wewnętrznie chcemy żyć. Tak? Czy chcemy płynąć nieprzytomnie na zatracenie, czy zechcemy rzeczywiście się obudzić i zmienić przede wszystkim siebie, swoją postawę. Bez tego będzie bardzo trudno, żeby cokolwiek się wydarzyło poza nami. Myślę, że taką podstawową świadomością jest fakt, że nikt za nas tego nie zrobi. Także nikt nas nie zmieni, ani my nikogo nie zmienimy. Każdy tę decyzję ma do podjęcia osobiście na was, powiedziałabym, no, na własny koszt, tak bym powiedziała. Bo jeszcze jak ty, Jolu, mówiłaś też jeszcze i o tych, nazwijmy to, takich liderach, bo ja nawet też widzę na przykład, tak, jakby w naszym społeczeństwie wciąż jeszcze jest takie przeświadczenie, że ksiądz, że lekarz, że prawnik i teraz jeżeli wiem, że jestem w tej grupie, że tak powiem, społecznej, kimś, kto jest uznawany jako autorytet, że jest osobą wykształconą. No, lekarz to już jest dla mnie po prostu no, niepodważalny. Jeżeli mamy do czynienia z czymś, co jest związane ze zdrowiem, to po prostu myślę sobie tak, że jest no, niezmiernie ważne, żeby taki lekarz stanął w tej prawdzie swojej, że jeżeli lekarz dokonuje zakupu certyfikatu, to już dla mnie jest to moralnie, no po prostu, no, no kto jak nie on, tak? Że jakby to oni powinni sobą pokazać, ludzie, ja walczę o siebie, będę walczył też o was, pokażę swoim, przede wszystkim najpierw swoim przykładem. Myślę, że faktycznie na tych ludziach spoczywa no, też duża odpowiedzialność, że to jest no, potężny przykład, jaki oni mogą dać. Czy osoby w mediach, przecież docierają informacje, że też osoby w mediach, które głoszą informacje nieprawdziwe z telewizji, a kupują sobie te tylko żeby móc funkcjonować. Takie rzeczy, tutaj no apel, że no, obudźmy się jakby do tego, że co my tworzymy, co my współtworzymy, tak. Co się zaczyna dziać, że to jest kłamstwo za kłamstwem i nie wiem, nawet dawne czasy sobie przypominam przecież, jak rodzice opowiadali, no wychodziły jakieś afery, no to przecież brano za to odpowiedzialność. Dzisiaj to, co widzimy, że jest afera za aferą i nic się z tego nie dzieje. W ogóle. Nikt na to nie reaguje. Tak, że już nawet nie ma tych dziennikarzy, że ktoś jest pociągnięty do odpowiedzialności i wciąż dalej politycy brną w te swoje kłamstwa i wszyscy to już widzimy, ale nikt z tym nie robi. Że tutaj faktycznie właśnie apel do autorytetów, faktycznie to jest, myślę sobie, mega, mega ważne do tych osób, które widzą i mają możliwość zareagowania, zacznijcie reagować, bo to jest ostatni dzwonek, nie? Tak. Zacznijcie robić, czy uświadomcie sobie, że to, co robicie, zasila to, co się dzieje.
Czyli tu nie ma kompromisów pomiędzy troszkę sobie tutaj jakimś ominę tę rzeczywistość. Nie ma takiej możliwości. Bo jeżeli kłamiesz, to jesteś kolejnym ogniwem, który też kłamie. Jeżeli jesteś na eksponowanym stanowisku, jeżeli ludzie ci ufają, tak? Jeżeli ty masz świadomość, co jest prawdą, a co nie, i dalej kłamiesz, to przesuwasz granice coraz bardziej i pozwalasz tej destrukcji na dokonywanie się i na, po prostu na nasilanie tego procesu. Bo nawet tak sobie myślę, że nawet te wszystkie jakby decyzje, tak, no bo to wiadomo, to jest już każdego z nas, że tak powiem, wybór, tak, to jest na naszym koncie, tak jak to powiedziałaś. Jeżeli podejmuję decyzję, że przyjmuję coś, jakby, czy kupuję sobie certyfikat tylko po to, żeby móc wyjeżdżać, no to teraz w tym momencie jakby, okej, pomyśl, dlaczego to robię? Czy faktycznie jakby to zostało stworzone dlatego, żeby mnie zdrowotnie ochronić, ale skoro ja tego nie biorę po to, żeby mnie to zdrowotnie chroniło, a z innego powodu, to jakby połączmy tu fakty i zastanówmy się, czy czasem coś nie dzieje się nie tak, że jakby już no tutaj halo, widać to już tak. Fakty, to są fakty przecież, że ludzie to robią. Dochodzą do nas te wszystkie informacje. Zacznijmy wyciągać z tego wnioski. Ale myślisz, bo to jest apel do osób, które funkcjonują w egocentryzmie, co najmniej, tak? Czyli do osób, które już widzą, że jest coś nie halo, ale ignorują długofalowe skutki tych swoich decyzji, dlatego że ta doraźność jest najważniejsza. Teraz ja chcę jechać na wakacje i reszta jest kompletnie nieistotna. Czyli brak takiej elementarnej refleksji, co to w długofalowej konsekwencji przyniesie, no jest tutaj no straszno, nie? Tak bym powiedziała, straszno. Straszno, czy przerażająco. Z tego przerażenia, no, jakieś antidotum. Oczywiście tu nie da rady przepisać tabletki i w jeden sposób tu mamy rozwiązanie. To jest też proces długofalowy, myślę, i faktycznie podjęcie, myślę, takich długotrwałych działań też i konsekwentnych, czyli właśnie przede wszystkim, no właśnie, od czego warto zacząć, bo ja to najbardziej tu się zaczęłam od razu już czuć, czy od siebie. No właśnie, od czego warto zacząć i na czym warto się skupić i gdzie tkwi jakby to rozwiązanie, gdzie jest jakaś tam luka w tym sukcesywnie wprowadzanym planie, który jest konkretną strategią. Widzimy to, że to jest realizowane po prostu i zaciśniane coraz bardziej. No jak tu znaleźć, gdzie tutaj znaleźć ten sposób na to, żeby to rozszczelnić? Takim najprostszym sposobem jest sięgnąć do swojego człowieczeństwa, dlatego że cała manipulacja ma taki klimat psychopatyczny, czyli nieludzki. Można powiedzieć, że taka struktura osobowości jest, człowiek o takiej strukturze osobowości jest nieczuły na ludzkie wartości. Tak? I to nie dlatego, że nie chce, to nie jest jego wybór, tylko dlatego, że taką ma konstrukcję. I inaczej nie potrafię, ponieważ władza, posiadanie, manipulacja są jego naturą, jego prawdziwą naturą, i nie, więc będzie tę prawdziwą naturę materializował, tak jak każdy z nas. W związku z tym, jeżeli nie jesteśmy, jeżeli mamy inną konstrukcję osobowościową, to spróbujmy realizować własną naturę, tak? Która tak naprawdę jest dla człowieka pozbawionego zdolności do uczuć wyższych, czymś kompletnie nieczytelnym. Nie będzie rozumiał, co my robimy. Tak. Naszych więzi, naszych połączeń, tego, że ktoś jest do kogoś życzliwy, tak, że chce nieść to dobro, że nie chce dzielić, chce łączyć, nie? Że to... Tak. I nawet jeżeli to wie, to musi rzeczywiście no, dużo się namęczyć, żeby spróbować to skontrolować. Wiemy wszyscy, że naszych uczuć, naszej natury, naszej intuicji, naszego pierwiastka duchowego nie da rady kontrolować. To jest moc, która jest dużo większa, więc im bardziej poczujemy się osobiście odpowiedzialni, każdy za siebie w tej materii, tym lepiej. Dlatego szukajmy kontaktu bezpośrednich, szukajmy
budujmy więzi, budujmy relacje na wartościach, które są nam wszystkim żywym ludziom bliskie, czyli na współpracy, na szanowaniu się, na życzliwości i na prostocie. Bez zakłamania, bez kombinowania, bez próbowania wykreowania jakiegoś wizerunku w miejsce naszego niedoskonałego bycia. Czyli tak w realiach, ja bym tak to przyłożyła bardziej jeszcze, żeby to tak wyłożyć jak najprościej, tak można powiedzieć, tak? Czyli nie siedzenie dalej w tych mediach społecznościowych i że ja kogoś zalajkuję, to znaczy, że ja widzę w nim tego człowieka, bo go zalajkowałam, że on super tam na tym zdjęciu. Nie, właśnie wychodźmy, spotykajmy się z tymi ludźmi. Tak. No i właśnie, zobaczmy człowieka po drugiej stronie, jeżeli ktoś od nas właśnie czegoś żąda, postarajmy się zobaczyć tego drugiego człowieka. No właśnie takie proste, chciałabym jakieś wskazówki, nie? Tak, obudźmy w nim też to, że też jest człowiekiem, że go widzimy, tak? Też z jego lękami, z jego ograniczeniami, z jego pokusami i tak dalej, i tak dalej. I myślę, że ta postawa w prostych sprawach bieżących, ale też w takim początku budowania jakości relacji międzyludzkich poza siecią. Opartych na tym, co proste i ludzkie w takiej podstawowej wartości. Pamiętam takie filmiki, że chodziły, że jeżeli jesteś tam z takiego rocznika, to jeszcze pamiętasz, jak to było siedzieć na trzepaku i w ogóle po prostu powrót do tego. Ja powiem szczerze, że to cudowny to jest czas, bo to jest czas mojego dzieciństwa. Akurat ja jestem dzieckiem, które na trzepakach się bawiło, więc jak najbardziej. Ja pamiętam jeszcze czas, kiedy byłam w ogóle bez komórki, nie miałam komórki dopiero na studiach tak naprawdę, więc pamiętam te czasy i tak, i często jest mi trudno pisać, jest mi trudno tylko być z kimś właśnie online. Zdecydowanie wolę kogoś przytulić i po prostu spojrzeć w oczy, poczuć ciepło i energię. No po prostu to jest nie do zastąpienia. I myślę, że jak tym będziemy też emanować, to rozpuści w tych ludziach, którzy właśnie tego tak naprawdę potrzebują, tak. Że nie będą dla nas takimi oprawcami, będą tutaj żądać czegoś, tylko po prostu ich to będzie... Bo tych, którzy zarządzają, to na pewno to nie roztopi. Nie możemy roztopić całej struktury. Tego nie zrozumieją. Tak. Natomiast tak, powoli właśnie pozyskując ludzi, którzy będą mówili, nie, ja już nie chcę dalej tego zasilać, uczestniczyć w tym, nie będę kupować, nie będę kombinować, bo to znów wchodzę w kłamstwo, no bo kupując wchodzę w kłamstwo, kłamię dalej, tak? Dalej rozprzestrzeniam kłamstwo, nie? I teraz, no właśnie, czy chcę nadal tego kłamstwa dookoła i chcę w nim żyć, nie? I to jest pytanie bardzo piękne, które na koniec możemy uznać za zasadnicze. Za to, które warto sobie zadać osobiście i wziąć za nie pełną odpowiedzialność. W szczery, taki uczciwy sposób. Przed samą sobą. Tak. To jest nasza szansa. Dziękuję bardzo. I to jest bardzo pozytywne. No pewnie.